Dzień dobry, witamy. Teraz wam coś przeczytam. Autora nie trzeba przedstawiać tej książki. Na samym początku książki zawarty jest taki tekst. Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku. To małe narody, plemiona. Z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana. To narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samoustanowienia. W wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. Z trzecimi wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego. Przynajmniej nie od razu. To Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim. Narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie, nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze, a cały naród, gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jak chory ropiejący i gnijący w łożu. Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę. Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, żeby przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i palidy chleba. Będą oni walczyć długo, bardzo długo. Nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj. Sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces panin korupcją milczących psów, którzy będą nimi rządzić, bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechwiał w niej i spodlał. Niedopasowalnych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Zadanie to jest wielkie, panin, lecz i efekty będą wielkie. Polska zniknie w samych Polakach. Wtedy właśnie, gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ale ja tego nie doczekam, panin. Zaczniemy jednak ten proces. Podpisano Caryca Katarzyna o Polakach. Carycę Katarzynę, Katarzyną II, tę dziwkę, dymał śmieć
ostatni polski król, Stasiu Poniatowski. Menel, gdybyśmy go dzisiaj zostawili z pieniędzmi całej Polski, wszystko by przepuścił w kasynie. On kopulował z tą carycą i nawet powstało z tego bękarcie, która potem została Wielką Księżną Rosyjską. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Stasia Menela Poniatowskiego interesowała tylko własna dupa, młode dupy generalnie, no i pieniądze i zabawy. Był masonem, nie nadawał się w ogóle jako król, jako urzędnik. Menel typowy, to był typowy roban. Usłyszeliście dwa razy słowo panie. Panie to był coś jak w Polsce pan Kamiński, czyli szef MSWiA. Nie wiem, czy to był list autentyczny. Stasiu Menel Poniatowski miał w swoich zbiorach masę listów właśnie między Katarzyną a paninem. Być może jest to jeden z tych listów, nie wiem, nie zagłębiałem się aż tak w historię. Ale nawet gdyby ten list do panina od Katarzyny Carycy był wymyślony, to w tym tekście jest 100% prawdy, 100% przepowiedni i 100% realiów. Taka Katarzyna Nostradamus. Jeśli ten list jest prawdziwy, to trzeba powiedzieć, że była to niebywale mądra kobieta. W przeciwieństwie do Menela Stasia Poniatowskiego. Byli ludzie tacy na świecie, znaczy jeszcze na przykład niektórzy żyją, którzy mieli władzę absolutną. Od policji poprzez wojsko aż do prezydenta. Byli nie do ruszenia. Przypomnę, miliard to jest 1000 milionów. Miliard dolarów jest to nie do wyobrażenia. Na przykład oceniają aktywa Escobara, Pablo Escobara na 30 miliardów dolarów. To, o czym wiemy. A wydaje mi się, że to, o czym nie wiemy, to jest dużo, dużo, dużo więcej. Pewnie to jest nawet mnożone razy. Nikt nie jest w stanie ruszyć takiego człowieka. A jednak jest taka siła, która ruszyła i Escobara wspomnianego, i na przykład El Chapo, i innych grubasów. To jest opinia społeczna. To jest największa siła na świecie. Masa ludzi została zepchnięta na margines właśnie przez opinię. No i oczywiście nacisk, no bo sama opinia to nie sam musi być nacisk społeczny. Społeczeństwo to jest największa siła z sił, pamiętajcie. Nie bomba atomowa, termolądrowa czy jakaś tam. Społeczeństwo, siła społeczna. My Polacy, stworzyciele równoległej konstytucji do Jankesów, nasza była lepsza. My Polacy, stworzyciele największych podziemnych armii na świecie. My Polacy, naród, który najwięcej ze wszystkich narodów wycierpiał na świecie. My naród wybitny, zdolny, wspaniały, bohaterski. Pozwalamy sobie pomiatać śmieciami, którzy witali Hitlera chlebem i solą. Którzy witali tak samo chlebem i solą bolszewików. Którzy witali tak samo i banderowców na naszej ziemi. Tak źle dzieje się w każdej dziedzinie naszego życia. Te dziedziny to także przyroda, ekosystem nasz, środowisko naturalne, wędkarstwo. A dla ślepca, dla ślepego wędkarza to są ryby, tylko i wyłącznie ryby. No ale jest to część tego, powiedzmy, ekosystemu. Rasowy wędkarz widzi te aspekty, które wcześniej wymieniłem, na przykład tam płynącą wodę, robaczki w tej wodzie, ptaszki, latające jakieś tam owady, no rośliny, bo ten ogólnie, szum wiatru, trudne. A ślepy wędkarz taki, no nie powiem robal, ale typowy taki ślepak, widzi tylko ryby. Między tymi wędkarzami jest masa robali. To jest tylko niewielka część wędkarzy, ale jest taka część. Oni tak samo zachowują się jak ci, te śmiecie, które witały chlebem i solą, NKWD, Niemców czy banderowców. My powinniśmy walczyć z okupantami naszymi i z robactwem. Dlatego, że robactwo jest ich tak jakby piątą kolumną. Ale my nie możemy tego robactwa o tak bezpośrednio dotknąć, chociaż prawo nam to zezwala, ale nie, bo za chwilę przyjadą
za chwilę przyjedzie okupant i nas aresztuje. Słuchajcie, bo to tak jak było w gułagach. Na przykład kryminalista zauważył, że jakiś więzień ma schowane papierosy. Poczekał do nocy i w czasie nocy go udusi. Za 3-4 papierosy. O, tam paczka to już w ogóle. Zjadłby go żywca. Gdyby normalny człowiek zabił kryminalistę, to by go zamordowali. Ale jeśli to zrobił kryminalista, dobremu człowiekowi, normalnemu, to nikt na to nie zwraca uwagi. Po lesie jest taka dzielnica. To było w latach 80. Robiłem dyplom wtedy. Do fabryki, do Instytutu Meteorologicznego chyba pojechałem po jakieś tam płótna, bo tam te fabryki, wiecie o tego. I poszliśmy, mówię, to co Paweł, jak może po małym piwku byśmy tak chlapnęli, bo trochę kilometrów schodziliśmy zanim ten, znaczy nie biuro, Instytut Meteorologiczny znaleźliśmy. Dlaczego nie? Słuchajcie, w ogóle na tym samym Polesiu, to tam, nie wiem, co trzecia, czwarta osoba to była pijana, a co drugi pijak to była kobieta. Ja nie widziałem tylu pijaków, tylu meneli, tam nikt nas nie zaczepiał. Jeszcze nigdy nie widziałem. Przecież ja znam, słuchajcie, od dzieciaka szlak Orlignia, znam te wszystkie tutaj warszawskie Araby, Żagle, Jagienki, Joasie. No to mógłbym pod Rurą, mógłbym wymieniać i wymieniać, wymieniać. Na Skaryszewskiej przecież była fajna mordownia. U inwalidów na Pradze super była, słuchajcie, w ogóle, no powiedzmy knajpa na ta... Rybacka na Brzeskiej. No to w ogóle jest inny klimat, słuchajcie, tam każdy, tam byli w takich pijalniach czy w takich knajpach byli różni ludzie. Od doliniarza, poprzez mordercę, aż do dziennikarza, polityka. No a teraz to jest facet bez nogi, gra na, wiecie, na jakiś mandolin. No kurwa, no coś niebywałego. No i mówię do Pawełka na tym Polesiu, w tej pijalni piwa. Wie to Paweł. To kochany. A kolejka do tego piwa? Nie wiem, z pół godziny staliśmy. No i w tej kolejce ja mówię, ty Paweł, krzyknij. Łódź ma dwa kluby znane, takie. Ten czy ten, chuj. A ten do mnie mówi tak. Piotr, przecież jak cię ktoś usłyszy, to nas tutaj zabiją. Nas tu nie pobiją, tylko zabiją. Spójrz na nich. No rzeczywiście, słuchajcie, no przekrój. Podziargani, ale to były dziary, słuchajcie. Nie nowe krowe, czy jakieś tam... strachy na lachy, tylko typowe, takie wory, gary, takie typowe, widać, wyrokowce, majory. I ja mówię, no masz rację, my stąd żywi byśmy nie wyszli. Dwie ekipy kibicowskie tłuką się. No i przyjeżdża skowernia, a co robią kibice? Podają sobie graby i razem chudzia na pałkarzy. Do czego zmierzam? Do tego, że nie może być między... Znaczy w ogóle ja nie pochwalam jakichś walk kibicowskich, bzdura. Ja trenowałem tyle lat w Spójni Warszawa, byliśmy na różnych meczach, kibicowanie. Nie można obrażać drugiej drużyny. Jest to złe. Jest to złe. Kibice powinni być wszyscy razem, tak samo jak wędkarze powinni być wszyscy razem. Mogą nas różnić, różne spojrzenia na pewne rzeczy. Ja mówię o prawdziwych kibicach, mówię o wędkarzach, ja nie mówię o kibolach, czy ja nie mówię o robalach wędkarskich. Nie powinniśmy się dźgać. I uważam, że właśnie przyszedł taki czas. Jest już kurwa tak źle nad polskimi wodami, że przyszedł czas na to, żeby podać sobie ręce. Jeśli chodzi o robactwo, nigdy nie podam robactwu ręki. Robactwo może zrobić tylko jedno. Przyznać się do swoich skurwiałych skurwysyństw, klęknąć i wyznać grzech. I nic więcej. Natomiast wędkarze wszyscy powinni sobie podać ręce. Tak jak robili to właśnie kibice dwóch przeciwległych z jednego miasta dużego. Musimy zacząć walczyć z robactwem urzędniczym i z robactwem wędkarskim. Dlatego postanowiłem nagrać kilka, może kilkanaście odcinków po kolei w takich zakresach, dlaczego tak się stało, jak jest, i rozdzielić to, bo w jednym odcinku no nie da rady. No, jeżeli trzeba coś zrobić, chcę wam pokazać, że można. Czy się to uda? Ja w to wątpię, ale nie będę miał kaca moralnego, że nie powiedziałem. Bo w przyszłości powiem, kurczę, a może mógłbym zespolić towarzystwo, może nam się razem coś uda. Dzisiaj media są potęgą. Media są potęgą dla tych bandytów, okupantów,
Ale my też możemy z tego korzystać. Mamy to ograniczone do tego prawa. No nas strasznie cenzurują. Potwornie. Na każdym z tych wielkich mediów. Ale możemy korzystać i taką kminą możemy pewne rzeczy przemycać. Jest nas zarejestrowanych wędkarzy 600 tysięcy. To jest niebywała siła. Jest to siła, która może przewrócić każdy kraj na świecie, w każdym zakresie. Wyobraźcie sobie, kto był kiedyś na Marszu Niepodległości, to w ostatnimi latami liczyć trzeba, że jest około 100 tysięcy osób na takim marszu. Razy 6. Słuchajcie, to jest nie do wyobrażenia. Ja widziałem kiedyś ponad 1 000 000 osób, jak przyjechał Jan Paweł II. To są w ogóle jakieś, to są rzeczy niebywałe. Między nami jest jakiś procent robactwa. To są robale w naszych szeregach, to są robactwa również w urzędach. My jesteśmy w stanie to robactwo... O tak! Ale potrzebna jest nasza siła, ale nie za klawiatury. Nasz wspólny, zmasowany atak mógłby w mig, jak bańkę mydlaną, rozpiszyć to robactwo. Podam wam przykład mądrego człowieka i zacnego, mądrego Rafałka. Rafałek ma prawie codziennie kilka pomysłów na zmianę, żeby dokonać dobrych zmian w Rzeczypospolitej, nie tylko wędkarskiej. I co z tego, jak ja z nim szybko kończę rozmowę w tym zakresie. On mówi, super Rafał, no to przyjedź do mnie, nakręćmy. Ale ja nie mogę, bo piesek mi zachorował, którego nie ma pieska. No takie, no tego typu rzeczy, no. A mówię, no to i to jak te. I tak postępuje 99,9 jak mądry Rafałek ludzi. Mądre wszystko. Przychodzi to do czego? To samo jak śmiecie zbieraliśmy. Ile osób przyszło? A miesiąc wcześniej, tak? Jedna osoba. No następnego roku przyszło 5 czy 6 osób. Okej, w tym roku będę zbierał. Jeżeli się boicie protestować, pracować przeciwko robalom, to jest uzasadnione, to jest normalne. Tylko nie narzekajcie i nie mówcie, że jest źle. Bo okupant to widzi. I okupant dokręca. No widzieliście, co zrobili. No. Widzieliście, ile ZUS przypierdolili o 2 paki więcej teraz. O 250 więcej. Widzieliście podwyżka to. To wina Tuska, to wina Adolfa, to wina kurwa Staśka, kurwa Poniatowskiego Menela. To tak, to wina ich, nie, a nie ich, rozumiecie? Kto jest normalny, to widzi, że to jest po prostu, to jest robactwo rządowe. To się niczego nie nadaje. No. To jest to samo, co po 1944 roku. No, to jest to samo, tylko teraz nie mają czarnych rozporków, nie mają czarnych zębów. No. Ale dusze mają tak samo czarne. I to nie jest wina, tak jak mi powiedział jeden z dziennikarzy wędkarskiego pisma. To jest wina gospodarza. Gospodarza wina. Już nie będę mówił o jego grzechach, bo nie na tym to polega. To jest wina twoja i nasza. Bo my pozwoliliśmy na to. I nic więcej. A co my możemy? Możemy. My możemy wszystko. Ale musi być nacisk społeczny. Muszą ludzie mądrzy to prowadzić, a nie, że znajdzie się jakiś dyzma i on myśli, że świat zawojuje. To wy, wędkarze, pozwoliliście na to, żeby był taki stan naszych wód. No macie przykład pana dziadka Mroza. Dobra, on ma dobre intencje, ale on się nie zna na tym. Może on umie ryby łowić. Bo z tego co wiem, przyjeżdżał na kanał tutaj do nas, ludzie go znają i mówią, no tam nawiedzony filozof, to dobra, niech będzie, ja takich lubię nawet. Tylko on jest ukryty w samochodzie, jakby się krył, nie wiem, podczas ataku nuklearnego. Tutaj jedynie jego wizja to jest... rozpowszechnienie zawodów wędkarskich. Ja widzę, że gościu jest wędkarzem, ale on nie ma pojęcia, jak to naprawić. To nie szkodzi. Ja nie mam do nikogo pretensji, że nie wie. Tylko niech nie pcha się na afisz, jeśli nie potrafisz. Nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Tobie się wydaje, dziadku Mroź, ty wiesz. Nie, ty nie wiesz. Nie wystarczy kilka zdań, ja wiem, czy masz pojęcie. Na czym to polega? Podstawa to jest tak, że ludzie nieświadomi myślą, że to wystarczy tak. Wywalić rybaków, wywalić kół soli, wywalić kormorany, zarybiać, oj, zarybiać. Ta ryba z zarybiania przecież to jest kaleka ryba w ogóle. No. To nie jest to, co na naturalnym robaku, kurwa. Ale dobra, na jakichś małych akwenikach, tego jak chłopaki właśnie to zawsze opowiadałem, nie pamiętam teraz tam w Białej Podlaskiej czy w Bielsku, Białej Podlaskiej chyba. No pięknie te 10, mogę się mylić, nie wiem, mniej więcej hektarów zrobi Eldorado. No okej,
Powtarzam, na małych zbiornikach tak. To jest mały zbiornik. Porównując go do 1000-kilometrowej rzeki, która ma inne w ogóle zasady, inną formułę skomocjonowania. To w ogóle nie ma co porównywać w ogóle. Zbiornika zamkniętego do przewozu do punktu. Według większości znających się, w cudzysłowie, to tak. Reforma PZW, likwidacja kormoranów. Nie wiem dlaczego przecież ten ptak był przed nami, ryba była, no ale powtarzam to, co mówią. Trzy, zarybiania. Generalnie to krzyczą zarybiania i reforma PZW, ale dobra. Trzecie, zarybiania, kłusownictwo i rybacy. No i teraz hipotetycznie, to wszystko zrobiliśmy na tip-top. Nie ma kormoranów, zreorganizowaliśmy PZW, kusoli nie ma, zarybiania razy 10, razy 50. No to już byłaby w ogóle tragedia, bo to kurwa by... Na chodźców by puścili nam do wody, na chodźców, no. To żeby nic tylko by żarły. No i wywalenie rybat. I teraz powiem wam tak. Na małych zbiornikach tak. Wystarczy jeden dobry spust i to wszystko wam nie pomaga. Bo ryba w mojej ukochanej Wiśle została potwornie zatruta. Potwornie zatruta. Dwa lata temu, w zeszłym roku. Co pomoże dziadkowi Brozowi, że się rozwinie sport? No, usuniemy rybaków i ten. Chociaż tu w mojej okolicy to już Stefan nie rybaczy 20 lat. Niżej nie ma rybaka, wyżej nie ma rybaka, a jest o tych 20 lat 100 razy gorzej, kurwa. No i co? Kormoran jest tyle samo, co było. Tyle samo, nawet trochę mniej. Jeśli chodzi o ławice kiełpińskie, dużo mniej niż było. Bo ja widziałem takie stada po 500. A teraz stado 100 to już jest rzadkością. No bo jest mniej ryb, wiadomo. No. Rybaków nie ma, zarybiania. O tym nie chcę w ogóle mówić, ale poświęcam ten temat. Bo to dla mnie jest w ogóle niepotrzebna rzecz. Wystarczy jeden dobry spust ścieków, trucizny i cały plan robiony przez lat, kilka czy kilkanaście, idzie w pizdu. Jak chwileżę. Dlatego w poszczególnych odcinkach powiem wam, co trzeba zrobić, żeby było dobrze. Bo tych aspektów to nie jest tylko te 3 czy 5, co tam ludzie. To jest kilkanaście aspektów. Ale liczę na wsparcie mediów. Ludzi, którzy dysponują mediami, którzy mają oglądalność. Zdobyli tą oglądalność dlaczego? Dlatego, że pokazują ryby. Dobrze, ja ich nie pokazuję. I dobrze. Ale przyszedł na to czas. Żeby połączyć głowę z zainteresowaniami. Bo niedługo to będziecie robić to, co robią. Czyli taka kubka będzie o koni po 10 cm i będzie o... Przepraszam. Połowiłem tak. Znaczy niedługo. No już to jest. To nie niedługo. Już to jest! Mam nadzieję, że połączymy siły. Razem przeciwstawimy się okupantom, którzy zniszczyli, no jeszcze nie do końca, ale zniszczyli nasz dorobek narodowy. Nasze wspólne, najpiękniejsze dobro, jakie jest właśnie nasz ekosystem. Niszczą go codziennie. Zatem, mili, zachęcam wszystkich, którym na sercu leży... Dobrze, ja wiem, że dużą część z was interesuje tylko łowienie ryb. Jeżeli nie poweźmiecie swojego obywatelskiego obowiązku, nie obronicie, a jeszcze jest szansa, to nic z tego nie będzie jeszcze gorzej, a wreszcie jeszcze gorzej? Ja sobie wyobrażam. To wszystko można, ale oni muszą zobaczyć. Rząd, telewizja, media, dziennikarze, oni muszą w nas zobaczyć, że nas jest tysiące. Uwierzcie mi, nacisk opinii społecznej jest niebywałą siłą. Mili, żegnam was na dzisiaj. Mam nadzieję, że już następny odcinek nakręcę z jakimiś ludźmi z branży wędkarskiej, którzy chcą, że tak powiem, dalej pokazywać na swoich filmach nie takie rybki, takie scupaki i takie rabki, tylko za kilka lat jakieś normalne ryby, no i zarabiać też normalne pieniądze, bo i w biznesie jest taka pizda, że głowa boli. Żegnam was, do widzenia. Dziękuję.